Witał Państwa po 45 latach zespół Smarkule ad Libitum. I jest to taki historyczny moment w cyklu Spotkajmy się po latach. Bo tak się złożyło, że to dzisiejsze spotkanie zbiega się właściwie z debiutem tego zespołu, który miał miejsce 20 listopada 1966 roku z okazji Dnia Nauczyciela. Dawna piosenko, piosneczko, piosneczko, mocna śnie jak kamień, tibu, tibu, da. Już zachodzi czerwone słoneczko, dym, dym, da. Już zachodzi czerwone słoneczko, dym, dym, da, a ty zawsze z nami. Maszeruje z żołnierzami raz i dwa. Hejda, 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 hejda. Maszeruje z żołnierzami raz i dwa. Hejda, deru, deru, da. My wystąpiłyśmy 11 razy w Kołobrzegu na festiwalu, 10 razy w Zielonej Górze. Wszystkie piosenki ja już wtedy śpiewałam pod Jolą Szczerbą. Ona dostawała zawsze, jeśli nie nagrody, to wyróżnienia za aranże. Proszę zauważyć, że ta piosenka, to my tutaj wykonywałyśmy linię melodyczną, śpiewaną na głosy, wszystkie chórki, które musiałyśmy sobie same dośpiewać. Tam nigdy nie było podkładów, to było takie nagranie. Zespół ćwiczył, mogę powiedzieć, dzień i noc. Dziewczyny czasami płakały, ale nagrody i efekty były. W związku z tym jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jestem ogromnie wzruszona i naprawdę rozpłakałam się po prostu przy pierwszym spotkaniu z zespołem. Nowa Huta nie została zrealizowana do końca. Pierwotnie bowiem miała być osobnym miastem, to też zaplanowano tu gmachy, które po przyłączeniu Nowej Huty do Krakowa przestały być potrzebne, takie jak na przykład ratusz czy budynki biurowe. Ale na planach Nowej Huty zachowały się te wszystkie gmachy oraz miejsca, gdzie miały być usytuowane. Oto plan Nowej Huty z zaznaczonymi nie tylko tymi gmachami, które stanęły, ale także tymi, które były projektowane. Zaznaczono je na kolor żółty. U samego dołu pod placem centralnym w środku budynek teatru, a po bokach dwa wielkie domy kultury. Dalej schody, które miały prowadzić do Wielkiego Parku Południowego, planowanego w miejscu dzisiejszych Łąk Nowochódzkich. Dalej, gdybyśmy poszli trochę w górę, na środku placu centralnego miał stać wielki obelisk. Idąc dalej, dochodzilibyśmy do Alei Róż, kiedyś przejezdnej dla samochodów, i tą Aleją Róż przejeżdżałoby się na Wielkie Forum Nowochódzkie, wielkości Rynku Krakowskiego. Na tym forum na środku miał stać wielki ratusz z wielką, liczącą około 70 metrów, wieżą ratuszową. Zaś z boku były planowane dwa wielkie gmachy administracyjne. Gdybyśmy od niezrealizowanego Forum Nowochódzkiego Aleją Przyjaźni poszli w lewo, doszlibyśmy do planowanego gmachu Wielkiej Biblioteki. Ta biblioteka miała mieć parę pięter. Dziś w tym miejscu znajduje się przystanek autobusowy. Gdybyśmy się udali Aleją Przyjaźni w prawo, doszlibyśmy do placu Defilad, czyli tego miejsca, gdzie dziś znajduje się Park Szwedzki. Dalej, za placem Defilad, w miejscu, gdzie stoi dzisiaj kościół na Szklanych Domach, miał znajdować się wielki reprezentacyjny hotel Orbisowski. Ten hotel miał być oprócz wieży ratusza nowochódzkiego najwyższą budowlą w Nowej Hucie. Radyjko, radyjko, w przytulnej kuchence, robota tak furczy, aż parzy mi ręce. Przyprawiam indyczki, dodaję papryczki, za dużo nie pieprzę, łagodne jest lepsze, bo w moim radyjku gadają panowie, a ja przysłuchuję się mądrej
rozmowie. I zakres szeroki, i jakość wspaniała, przenigdy i za nic bym go nie oddała. Ja jako osoba pisząca, czyli jak to się brzydko mówi, twórca, poszukuję inspiracji. I inspiracje w Nowej Hucie, no w ogóle wszędzie, zapewniają ludzie. To i owo udało mi się tutaj zaobserwować. No i stąd właśnie te motywy gdzieś tam się pojawiają w piosenkach czy w wierszykach. Głównie trzeba powiedzieć humorystyczne, bo wydaje mi się, że też jest taka dzielnica, lekka. Lekka, wbrew ciężkim domom bardzo klasystycznej w zasadzie architektury. W Nowej Hucie bankienia 80 lat i chora na spacer u nastrój zmienia. Bo wiosenna przyszła pora. Wtem bandytów dwóch wyskoczy, za torebkę się chwytają gienia, pali między oczy, już z kieszeni wyciągają.